Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Hokus Pokus Różowa Pantera. No to co? Zacznijmy to chyba. Znowu intro. To samo od Wanderlust Interactive. No i ja się już zamykam i macie intro swoje. Był chłopiec mający do magii zacięcie, zaś czarowanie to trudne zajęcie. Raz nocy pewnej do jego pokoju wszedł kumpel Los, by mu pomóc w rozwoju. Na dole rodzice przyjęcie robili, wystawną kolacją gości bawili. Dziewczynkę małą, córkę Japończyków, ciekawił bardzo świat Europejczyków. Amatorszczyzna i pomyłka chora z wesołego dziecka zmienia ją w potwora. Któż mógł im pomóc? Pewnie zapytacie. Nikt inny, jak tylko różowy przyjaciel. Różowy zjawił się, gdy przyszła pora, w postaci zwykłego akwizytora. Desperacja oraz potrzeba pomocy zdominowały nastrój tej straszliwej nocy. Chłopiec nie miał wyboru. Zażądał współpracy. Magią zmiótł karty księgi jak pieniądze stacy. Co za gówniarz? Kot nasz zupełnie nie wiedział, co robić. Na prośbę o pomoc musiał się zgodzić. Karty księgi rozsypało szeroko po świecie. Gdzieś tam też jest lekarstwo. Pewnie je znajdziecie. Zapytacie, jak też to się stało, że amatorowi czar rzucić się dało. Żeby nie szargać dalej jego imienia, powiadam wam, że to ja mu pomogłem was na zawsze. Wiaderny. Dokładnie. Hokus pokus, Różowa Pantera. Czyli moje zajęcie na kilka tygodni. Dobra. Miałem potworny sen. Domorośli, czarodzieje, śliniące się ogry. Gdzie ja u licha jestem? Ale mnie zakręciło. Co się tu działo? Jestem Różowa Pantera, luźny gość. Porzuciłem pracę superszpiega, bo bondów ci u nas dostatek. I by podkreślić swój indywidualizm, zostałem akwizytorem. A ten dom? Chyba wszedłem tu, aby wcisnąć komuś księgę wiedzy. A może musiałem skorzystać z toalety? Ale tak, przez tę linię tekstu wiadomo, że gra dzieje się po na kłopot Pantera. No i tym razem zauważyłem, że chyba są lepsza jakość tych dźwięków wszystkich. I oczywiście no Cezary Pazura musiał zostać. No, a gra w ogóle się nazywa Różowa Pantera, Focus Pocus, Różowa Pantera. To jest bez sensu. Pogadajmy z tym gościem, bo jest pierwszym gościem, z jakim możemy pogadać. Wyraz wdzięczności za moje usługi jest bardzo wskazany. Proszę Różowego Pana. Wyraz wdzięczności? Trzeba było tak od razu. Dziękuję. Nieźle, co? Pieniężny wyraz wdzięczności, proszę pana, za moje usługi. Za twoje usługi? Chcesz powiedzieć, że bez kasy nie wpuścisz mnie do wygódki?
Dokładnie tak, proszę pana. Ale akcja. Kurde, nie wpuści nas do toalety. No nie, no co za typ. Muszę mu zapłacić za jego usługi, a nie mam kasy. A może mam? Księga wiedzy. I tylko ty. Czyli nie mamy kasy. No dobra, jak nie mamy kasy, no to kasy sobie trzeba załatwić. Chodźmy prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. To jestem praworęczny, rękę mam teraz prawą chorą, więc no chyba prawo. Nie, chwila, 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 nie, różowe, nie, nie fuć tam. God damn it. Wow, wszyscy goście tutaj są. Chyba nie byliśmy sobie przedstawieni. No nie. Jestem Filip. Widzę, że preferujesz żywe kolory. Pewnie żywe kolory, no na przykład różowy, roztaczają pozytywną aurę. No, a ja jestem Mateusz, a.k.a. Pixel. Ale możesz mówić Pixel. No. Z nimi możemy pogadać, porozmawiamy z tym knypkiem. Czym jesteś? Jestem różową panterą. Jesteś zwierzątkiem domowym? Być może moja córka chce ciebie mieć. Nie jestem na sprzeda. Zapłacę ci 250 000. Trzeba mnie często oraz dobrze karmić i poić. Może mnie pan zabrać, kiedy pan będzie wychodził? Nie zabierze. Ej, a może zabrał i dlatego nie ma więcej gier z różową panterą? W sensie więcej... przygodówek, bo są te gry edukacyjne. Jest jeszcze jedna platformka, którą prawdopodobnie będę robił, ale nie obiecuję na 100%. I później są te gry edukacyjne, które są do dupy. Nie polecam. Ale z nim pogadajmy. Tak, tak, moi drodzy. Dentystyka zapobiegawcza to jest właśnie to. Wyrwijcie zęby, póki są jeszcze zdrowe. To oszczędzi wam wiele wydatków i stresów. Wkładajcie je tylko na specjalne okazje, a na co dzień używajcie Super Szczęk! Oto zęby przyszłości, moi panowie. Żadnego szczotkowania, żadnych nici dentystycznych. To, co tu widzicie, to pierwszy egzemplarz tego rewolucyjnego wynalazku. Pozwólcie, że wam zademonstruję. Super Szczęki są ognioodporne i wydzielają zapach zbliżony do bakłażanów. No i bez trudu mieszczą się w zmywarce do naczyń. Super Szczęki odbijają się swobodnie od wszystkich powierzchni i nie rdzewieją. I, co najważniejsze, nie kleją się. Ale chamska reklama. Ale przyznam, brałbym. Brałbym sobie do uszcz, tak o, i bym do was mówił tak cały czas z uśmiechem. I bym mówił, dzień dobry wszystkim, ja nazywam się Pixel. I zapraszam was na kolejny odcinek Hokus Pokus Różowa Pantera. No. Albo bym wyjmował i... Ej, to by niezłe było post komentarz. Nie no, to nie byłoby post komentarz, ale na przykład no ja bym się skupiał tylko na graniu, a moje zęby mnie tam nie mówiły. Chyba nikt nie będzie miał większych pretensji, jak gwizdnę tę spinkę. Z nim nadal nie możemy pogadać, w ogóle jakie zdjęcia tutaj. Podejrzane. Podejrzane. Ale tu coś było. Tu coś było do kliknięcia. Czy mi się zdawało po prostu. Nie, zdawało mi się po prostu, powiedziałem. I knew it. No, chodźmy tutaj. Cokolwiek tu jest. Też pamiętam Hokus Pokus, ale nadal muszę udawać, że... Nie wiem, tak. Wnętrz miał ostrą jazdę na stomatologiczny klimacik. No. Co tu jest? Kurde, nie mogę spojrzeć. A co to jest? Dostawca kwiatów? Spóźniłeś się. Dostawca szampana? Jesteś za wcześnie. Czekaj. Poznaję cię. Jesteś tym uroczym kociakiem, który wciska ludziom jakieś książki? Może on przyszedł zobaczyć słynną kolekcję zemboli? Bzdura, moja droga. Mylisz się. To bardzo przeciętny przeciętniak. Mogę to wyczuć na mile. Czy powiedziałaś słynna kolekcja zemboli? Podejrzewam, iż nie obejdzie się bez napiwku. Weź to. Dzięki, że wpadłeś tutaj tak zupełnie bez sensu. No to pa, adiebon, voyage.
Wyjście jest po lewej. Cię boję, panie. Przed kolacją mamy jeszcze chwilę, abym mogła pokazać wam moje muzeum butów. Gdyby ona chociaż inaczej wyglądała, to bym inaczej na to zareagował, ale tak to... Jezu. Dobra, zobaczmy na tę kolekcję. To na pewno musi być owa słynna kolekcja zemboli. Spójrz. Naprawdę nie powinienem, ale jestem potwornie ciekawy. Umówmy się, ludzie są dziwni. Ten facet chce sprzedać kolekcję zębów sławnych ludzi. Świetnie. To nie jest dziwne, to jest chore. Jezu, matko boska. Te dreszcze nie przejdą za mnie, co nie, przez cały odcinek. O rację. Dobra, tu chyba panie powinny już się pojawić. Nope. Jednak nie. Dobra, czyli musimy... Będę wzywał już to spację, bo wszystko już tutaj widzieliśmy. Ogólnie animacje też się stały według mnie płynniejsze. Ładniejsze są po prostu. Może, że tak to nazwę, modele pozostały takie same, ale no już... Dalsze ich robienie to... No lepsze, no chociażby ta animacja chodzenia. Życzę powodzenia. Dziękuję. Chodźmy tu, no co tu jest? O Jezu. To kazów tle. Rozwala mnie. Dobra rada radzi. Nie grzeb w cudzych szafkach toaletowych, chyba że jesteś fikcyjną różową postacią występującą w kretyńskiej grze komputerowej. Ja jestem. Jakiej kretyńskiej? Ej. Wypraszam. Pomagać uśmiechu pomaga uśmiech. Nie jest żadna taka kretyńska. Ona pomaga na przykład w nauce. Uwierzcie mi, gdyby nie ta gra, to prawdopodobnie bym nie zdał przez geografię. O! Może kiblowe żarty jakieś będą. I to teraz musimy poczekać. Dobra, koniec tego dobrego. Nie mogę tak, kiedy wpatrujesz się w ten ekran. Zapomnij. Ja się nie wpatrywałem. Nie wiem jak to, ale ja się nie wpatrywałem. Ale to wnerwia czasami to Kazuo. Ja nie mogę. Lubię Kazuo, ale to jest przesada. Dobra, więc teraz po prostu musimy użyć tej spinki na tych drzwiach, żeby tam wejść, bo wcześniej nie mogliśmy. Kurde, zapomniałem to pokazać. Ups. Lel. Pseudomagik i odrażający potwór. Miałem nadzieję, że to był tylko koszmarny sen, ale... To znowu ty? Jak? Namyśliłeś się? Zdecydowałeś się? Jesteś gotów nam pomóc? Bo jeśli nie uda mi się odczarować Violet, to... Kawalera ona szybko nie znajdzie. Ale pocisk. Nie płacz, jak to mówią, każda potwora znajdzie swego adoratora. Nie płaczę z powodu adoratora. Nie chcę być śliczną dziewczynką. No cóż, nie jesteś. Jesteś wielkim, owłosionym... Nie chcę być też ogrem! Zawsze chciałam być... nieśmiertelną, magiczną księżniczką, syrenką ninja! A ja zawsze chciałem być akwizytorem. Ale ten tutaj mały, chudziny wysił moją książkę na orbitę. Mówiłem ci, jak mi pomożesz odczarować Violet i będzie już... nieśmiertelną, magiczną księżniczką, syrenką ninja! To odczaruję także twoją książkę i będziesz mógł wrócić do tej swojej kretyńskiej akwizycji. Skoro nie potrafisz jej odczarować, to niby dlaczego miałbym ci wierzyć, że możesz naprawić moją książkę? Nie mogę zrobić tego sam. Potrzebuję twojej pomocy. Prawda jest tam.
Więc tak, musimy koleżance tutaj pomóc w... przemienił się w magiczną nieśmiertelną magiczną syrenkę ninja. Okej. Daleko, w ciemnej i ponurej kniei. Nie zasz tak daleko. Kawałek za domem. Żyje wielki i potężny czarnoksiężnik. Nazywa się Wiaderny. Wywalili go z miasteczka, bo bali się, że rzuci na ludzi jakiś czar albo jeszcze co gorszego. Teraz żyje w swej pustelni, gdzie prowadzi tajemne eksperymenty. Czasami, gdy Mac śpi, wpadam do jego pracowni, by poznać tajemne formuły. Zdarza się też, że pożyczam od niego magiczne księgi. To ty ukradłeś te wszystkie rzeczy? Tylko pożyczyłem. Skoro to jego księgi wplątały nas w ten bajzel, to i one powinny nas z niego wyciągnąć. Czemu chodzisz do jego pracowni, gdyby cię złapał? On jest zły, Violet. Muszę okiełznać magię, aby móc pewnego dnia go zniszczyć, ratując tym samym świat przed jego gniewem. Skąd wiesz, że jest zły? No bo wszyscy tak mówią. A jakby wszyscy mówili, że wpadnięcie do ognia sprawia, że jesteś nieśmiertelną magiczną syrenką ninja, to byś skoczył? No właśnie. Nie bądź taki hopsiu. Wiaderny musiał mieć trudne dzieciństwo. No, z taką twarzą. Co to? Jabłuszko. Nic tu nie ma ciekawego. Nie. A to co? Jedziemy do Wiadernego. Jak to powiedział kiedyś stary, dobry Vincent van Gogh, przygody to nie mój wybór, to moje przeznaczenie. Tak więc ruszam na spotkanie z wujaszkiem Wiadernym. Życzcie mi szczęścia. Nie wiedziałam, że Wiaderny jest wujkiem van Gogha. Co za zbieg okoliczności? Mała, chyba nie uważałaś na historię. No i jadymy. Ups. No to co? Co to nie byłem już na obozie przetrwania. Nie przetrwałem. Zginąłem dwa razy. Raz rano, a potem w głowę. Nie rozumiem do końca, co ma ten tekst znaczyć. Zginąłem dwa razy. Raz rano, a raz w głowę. Chyba... Coś sądzę, że tłumacz się pomylili i... oberwałem dwa razy. Raz rano i raz w głowę to powinno być. Tak sądzę, nie wiem. W sumie? Może w jakimś wywiadzie z Cezarem Pozorą mówił, jak to było? Mam nadzieję, iż Wiaderny nic nie usłyszał. Kto tam? Czy to ty, Wietrze? Wietrze. Wracam za godzinę, Transfuś. On tam nigdy tego nie mówił, chyba że on to krzyczał z domu. Przecież on nie może być aż tak zły. Ma przecież pieska o imieniu Transfuś. A może to kotek? Każdego wieczoru o 8 wychodzi na spacer na co najmniej godzinę. Przecież wyrobię się w godzinę. No ja nie wiem. Może się nie wyrobisz? Hej, Transfuś! Jesteś tu? Nope. Hej, Transfuś! Jesteś tu? Tak, jestem tu. Ale ty jesteś tylko niewielką czarną dziurą. Niestety jestem za mała, żeby zakrzywiać czas. Gdybym była potężna. Zresztą, sam rozumiesz. Wow, czarna dziura. Jesteś pierwszą, jaką spotkałem. Nikt nie spotkał, wyjąwszy Wiadernego. Okej, możemy porozmawiać z Transfusiem? Nie. Coś możemy zrobić poza zabraniem księgi, bo nigdy właściwie nie sprawdzałem. Możemy wyjść! Ale wiesz co? Zabieram księgę. Stara księga z zaklęciami odczarowującymi. Wymienię w niej wszystkie składniki niezbędne do odkręcania głupich czarów. Właśnie tego szukałem.
I ups. Ale, ale! Przecież każdego wieczoru o 8 wychodzisz na spacer na co najmniej godzinę. Co się stało? Mamy dziś wyjątkowo ciepły wieczór. Ja spaceruję w chłodnie. Oj. No i wpadliśmy do czarnej dziury. Ilel. O nie! Kartki się rozsypały. W porządku, ja wciąż mogę odczytać te kartki. O, to wspaniale! Powiedz mi, jak zamienić ogra w nieśmiertelną magiczną księżniczkę Syrenkę Ninja? Sprawdźmy. Aby stworzyć nieśmiertelną syrenkę, będziesz potrzebował znaleźć jedyną rzecz żyjącą w najbardziej słonym morzu świata. Do wytworzenia magicznej księżniczki wykorzystasz zaś szeroki uśmiech. Osobiście podpowiem ci, że najlepszy będzie największy i to taki, który w przeszłości poznał zimno. A co z ninjo? Nie piszą. Jeżeli chodzi o mnie, improwizowałabym. Nie zaszkodzi, ja zawsze może pomóc. Coś wymyślę. No i tak, w te rzeczy możemy się przenieść. Czyli naszą startową lokację Antarktydę, czy jakoś tak, biegun północny. No i Słone Morze. Więc tak, kartki się rozsypały z księgi. No i pomyliłem się, zapomniałem o księżniczce. Czyli jak to było? Nieśmiertelna, magiczna księżniczka, syrenka, ninja. Okej. Ale tak, to by chyba było na tyle, ludzie. Taki wstępny odcinek. Żeby wam tutaj niezbyt dużo czasu zajmować. Następne odcinki oczywiście będą po pół godziny. Jak zwykle, więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć. Pa, pa.